Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magen. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym omówieniu nowej aktualizacji. I tym razem na tapecie mamy numer 017. I tym razem nie jest to taka aktualizacja jak kilka poprzednich, gdzie już trochę wiało siusiaczkiem, bo nie było w zasadzie nic ciekawego w tej grze. To teraz wchodzą dosyć spore zmiany. Może nie jakieś tam przełomowe, ale jednak wejście okrętów podwodnych do rozgrywek to jest spora zmiana, której no, część chciało, część nie chciało, ale... No niestety, Wargaming pewnie twierdzi, że to się opłaci, więc wprowadza i to tyle w temacie. Cóż więcej, moi drodzy, 017 i jedziemy powolutku z tematem. W skrócie, okręty podwodne w bitwach rankingowych i kooperacyjnych. Będzie dostępna nowa stocznia, w której zbudujecie sobie okręt holenderski tieru 7 The Seven Province, czy tam Providence, nie wiem jak to się tam czyta, Province chyba. Stocznia to okręt. Holenderskie krążowniki nadal we wczesnym dostępie, bitwy klanowe startują na tierze 6. Zmiany w umiejętnościach dowódców, zbrojownia, powrót Missouri, no i tak dalej, i tak dalej. Także zacznijmy sobie właśnie od okrętów podwodnych. Tu tam bla bla bla, że testy, wszystko trzeba sprawdzić, bo fajnie będzie. I zasady sezonu. Moi drodzy, mamy standardowo jak ostatnio sprinty, 7x7. 6 brąz, 8 srebro i 10 złoto. Jak jest tutaj informacja na temat okrętów podwodnych? Szukam, ale nie widzę. Miałem nadzieję, że będzie jakieś ograniczenie co do ilości okrętów podwodnych dostępnych w grze, znaczy w bitwie rankingowej, ale nic takiego tutaj nie zauważyłem. Mamy 6. Mamy 8 amerykańską i niemiecką i mamy 10. Oczywiście otwiera to drogę do kolejnych drzewek, bo wiadomo, że przecież to nie są jedyne nacje, które miały okręty podwodne. Także teraz strumień pieniążków może popłynąć szerokim strumieniem, bo ludzie pewnie się rzucą na to, że o panie, okręty podwodne 6 lat grama i dopiero wprowadzają. Także no będzie hajs się zgadzał. Także to na pewno marketingowo będzie duży sukces. Ale gameplayowo to już pozostawiam to waszej ocenie. Ja uważam, że okręty podwodne w takiej formie do tej rozgrywki nie pasują zupełnie i nie powinno ich tutaj być. W oddzielnym jakimś tam trybie, jakieś konwoje, jakieś pierdoły, dobra, ale w takiej regularnej bitwie morskiej okręty podwodne jakie miały znaczenie? One się bały jakiegokolwiek okrętu innego niż okręty handlowe czy transportowe czy jakieś tam inne, no bo... Wiadomo, uzbrojenie przeciwokrętom i tego typu rzeczy. Także no, nie widzi mi się to jakoś tak w tych bitwach. Ale idziemy dalej, moi drodzy. Teraz przechodzimy sobie do omówienia stoczni. Będziemy mogli sobie zbudować ten okręt holenderski tier 8. To jest krążownik lekki, wyposażony w artylerię kalibru 152 mm. Tych działek mamy 8. Budowa okrętu składa się z 24 faz. Za darmo możemy zrobić 21 i możemy dokupić sobie 3 fazy. Kupując pojedynczo płacimy 1500. Możemy sobie kupić 3 fazy na początku, na początku budowy za 3950. Także oszczędzamy ponad 500 dublonów. Jeżeli oczywiście mamy zamiar zrobić 21 faz za darmo i te 3 dokupić. Można oczywiście kupić faz 10 za 9000 dublonów, ale wtedy trzeba się zastanowić, czy chcemy się w to bawić. I jeżeli ukończymy wszystkie fazy, to za zrobienie każdej ponownie, znaczy jeżeli ukończymy wszystkie fazy za dublony, to za zrobienie tych faz ponownie dostaniemy 250 jednostek stali. Teraz trzeba przekalkulować, czy to się opłaca, ale to trzeba mieć dużo czasu na to, żeby w ten sposób farmić stal i trochę grubszy portfel. Kolejnym aspektem są nadal krążowniki holenderskie. Pojawi nam się unikalny dowódca na te okręty. I co on będzie posiadał? Następujące ulepszone umiejętności dla niszczycieli, krążowników i pancerników. Ekspert w wyburzaniu 1,5%, a nie 1. Dla krążowników szkolenie z koncentracji ognia do uszkodzeń przeciwlotniczych. No i co w zasadzie tyle. No i pamiątkowa flaga. Także 2 ulepszone perki, żadnych jakichś tam talentów, innych pierdołów. Ale w sumie zawsze coś tam, jakiś bonus będzie. No, niszczycieli nie mamy, pancerników holenderskich chyba też w tej chwili nie ma, ale nie wiem, no ostatnio powiem wam, że pewnie mi ktoś zarzuci, że a ty to nie wiesz co jest w grze. Powiem wam szczerze, ostatnio nagrywam na tyle, na ile mam ochotę, na ile mam czas, a że powoli kończy mi się czas, biorąc pod uwagę, że no trochę życie weryfikuje ilość dostępnego czasu na przepieprzenie, to niestety te materiały też troszeczkę może i tracą na jakości, ale po prostu nie mam czasu, żeby to wszystko uzupełniać i czasami też brakuje po prostu ochoty na to wszystko.
Od 18 sierpnia rusza, moi drodzy, sezon bitew klanowych. Powstał za moją inicjatywą taki klan, do którego możecie przyjść, pograć sobie bitwy klanowe i z niego wyjść bez żadnych zobowiązań. Chodzi tylko o to, żeby nafarmić tyle style, ile się da. Klan nazywa się podkreśnik DMS podkreśnik. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to korzystam z okazji i reklamuję. Jeżeli nie, no to będziemy sobie tam jakoś inaczej radzić. Więc tak. Co ciekawe, nie będzie od razu na wejściu Graphash Pay wersji mangowej, bo to są klanówki na szósteczkach, 7x7, ale też ciekawostką jest, że w drużynie mogą być maksymalnie dwa lotniskowce lub pancerniki, lub ich kombinacje, czyli pancernik i lotniskowiec, tak, nie tak jak wcześniej, że albo lotnia, a nie, w sumie to samo było, ale nie było możliwości brania dwóch lotniskowców, także to jest dosyć spora istotna zmiana, zwłaszcza, że to jest tier 6, gdzie pelotka nie jest jakaś porywająca, do 3 najemników na dywizjon. I tam pewnie będzie oddzielny artykuł na temat dokładnych ilości stali do wygrania, ale to już tam dla zainteresowanych osób. Ogólnie zaczynają się te klanówki w tym patchu. Zmiany w umiejętnościach dowódców. Tu już warto by się na chwileczkę zatrzymać. Najważniejszą zmianą, moi drodzy, jak dla mnie osobiście, jest perk, który nam będzie poprawiał celność artylerii dodatkowej. I teraz tak, mamy 10% do rozrzutu pocisków i 10% do przeładowania, ale mamy tutaj efekt aktywowany, czyli coś tego typu, jak mieliśmy wcześniej w bitwach, czy w wielkich bitwach, czy jak to tam się nazywało, tam gdzie była Satsuma i Hanover. I teraz, jeżeli prowadzimy ogień z sekundarek przez 45 sekund, to możemy zwiększyć celność naszego ostrzału 50% do celu zaznaczonego priorytetowo. Celność premii maleje, znaczy celność artylerii maleje stopniowo, jeżeli przez 15 sekund nie strzelamy, także trzeba by kogoś gonić, żeby ta sekundarka cały czas pracowała. Jeżeli cel zmienimy, mamy full 50%, to po zmianie celu do 80% spada nam te 50% więcej. No wiem, pewnie wiecie, o co chodzi. Mamy 50 i zostaje nam potem 80% z tej wartości, jaką tam naskrobaliśmy po zmianie celu, do którego strzelamy. Czy warto się coś tutaj innego zagłębiać? Jeden punkt. Dwa punkty eksploatacyjne, ochrona przed torpedami. To już jest kosmetyka. To już możecie sobie sami zerknąć. Ekspert dział przeciwlotniczych. Osaczony. Strzelec. Dwa punkty pirotechnik. No nie są to już jakoś bardzo mocno kluczowe perki. W każdym razie ten jeden, który wchodzi na pancernikach, będzie nieco lepiej oddziaływał na artylerię dodatkową. Może więcej się pojawi takich buildów sekundarkowych i w końcu przestanie wiać taką nudą na randomach i na innych trybach, że każdy strzela na daleko, bo podchodzić blisko nie ma sensu, bo nawet jak masz zrobiony okręt full pod sekundarkę, to on i tak nie trafia. Także szkoda buildów. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że się przyjmie, że to coś zmieni. I tak, z powodu wpłynięcia okrętów podwodnych do bitew rankingowych oraz zmian w umiejętnościach dowódców, podczas aktualizacji 10.7 wszyscy gracze otrzymują możliwość darmowego resetu umiejętności i demontażu ulepszeń. Bardzo cenna, ważna informacja. Za friko możecie robić sobie restart wszędzie. Szkoda, że nie ma przycisku zrestartuj wszystko, będzie trzeba to wszystko robić ręcznie, no ale cóż. A nie, dobra, jest, przepraszam. Począwszy od 12 sierpnia będzie to można zrobić, zresetowanie wszystkich jednym przyciskiem. Zajebiście, jeszcze lepiej. I teraz tak, co nowego w zbrojowni, moi drodzy? Wchodzi sobie europejski niszczyciel Ragnar, który w zasadzie niszczycielem nie jest. To jest taki krążownik bez cytadeli. Okręt będzie dostępny za niebotyczną kwotę, jak na jego osiągi 27 tysięcy jednostek stali. To jest, moi drodzy, okręt, który nie posiada torped, ma radar, ma heala, ma dosyć sporą wykrywalność z powierzchni. Także no, ani to niszczyciel, ani to krążownik. Takie nie wiadomo co. Reload ma gorszy, ale ma działa kalibru 152 mm, także będzie troszeczkę więcej tego damage'u zadawał. Taki trochę Friesland, trochę Halland, ale bez torped, nie? No Friesland to torped nie posiada, także tu bliższa jest ta relacja. Ale nie ma również dymu ten okręt, także nie ma dymu, nie ma torped, mamy naprawkę, radar i inne takie te rozbicia i inne rzeczy. Czy jest warty takiej ceny? Zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o dokładniejsze omówienie okrętu, to niebawem będzie na kanale recenzja. Aha, i jeszcze tak może wróćmy na sekundę do tego okrętu, który jest do zbudowania w stoczni, moi drodzy. To jest krążownik lekki,
dla osób raczej, które tego typu rozgrywkę lubią. To nie jest prosty okręt w grze, on wymaga dobrego pozycjonowania, dobrego kontowania. Reload też nie powala, dział mamy 8, ale mamy 3 eskadry samolotów. Jak wiecie, samoloty potrzebują tam około 15 sekund, może nawet dokładnie 15, żeby trafić w wyznaczony punkt, więc to jest kosmiczna ilość czasu, żeby zmienić swoje położenie czy swój kurs. Także ciężko jest tym trafiać. Jeżeli ktoś się zastanawia na tym, czy taki okręt będzie dobrze radził sobie w randomach, to jest okręt wsparcia. To nie jest okręt, który będzie samodzielnie wygrywał bitwy. On nie ma torped. No, mamy naloty, ale to jest raczej okręt do stylu gry takiego bardziej jak Atago. Także docieramy do jakiegoś punktu. Jeżeli nie mamy możliwości grania pod osłoną terenu, to kajtujemy, uciekamy do przeciwnika, znaczy od przeciwnika dupką, i żeby sobie tam postrzelać i pobombardować, to jest chyba najsensowniejszy wybór. Mi się ten krążownik jako tako podoba, ale również recenzja będzie niebawem. I co więcej, tutaj to już raczej nic, co tam za mocno wszystkich interesuje, bo okręty, które będą dostępne dla CC-ków, ale i powrót Missouri, moi drodzy. 27 sierpnia rusza na specjalne wydarzenie. Będzie można zdobyć w zestawach losowych, dostępnych w zamian za dublony. Pytanie pojawia się, ile będzie zestawów? Wyobraźcie sobie, że macie 100 zestawów, każdy kosztuje 1000 dublonów, i Missouri wypada wam ostatnim. Dziękuję, dobranoc. Zapłaciliście za okręt Hero 9 100 000 dublonów. Pewnie tyle aż tego nie będzie, ale jednak. No i będzie tutaj zmiana, jeżeli chodzi o ekonomię tego okrętu, także nie słuchajcie tych legend, że Missouri klepie ponad milion na bitwę kredytów. Oczywiście nadal tak będzie, z tego co się tutaj orientuję, ale osoby, które zdobędą Missouri teraz, już nie będą zarabiały tak dużo na tym okręcie, a osoby, które miały go kiedyś, również zostanie im zmieniona ekonomia zarabiania na tym okręcie, ale będzie dostępna teoretycznie bezterminowa misja, która nam zwiększy dochód z tego okrętu, żeby to jakoś wyrównać. A tymczasem, żeby zarobić jeszcze raz na tym okręcie, ale żeby nie skrzywdzić za bardzo tych, którzy wygrindowali go sobie tam kiedyś, kiedy on był dostępny za Free Expa. No i dochodzi Groningen, czyli Friesland pod banderą holenderską, nie paneuropejską. Można go kupić za dublony, za Free Expa. To jest to samo co Friesland. Identyczny okręt, tylko inna bandera, żeby tam uniknąć zamieszania z kapitanami. Pojawi się również event związany jakiś tam... No, WoWS lubi takie animowane rzeczy. Widzicie jakieś tam dzikie kamuflaże dla okrętów dostępnych w grze. Baltimore, Percival Z23 i Kansas. Oraz dostaniemy my jako cycki do testów te nowe niemieckie pancerniki. No i to w zasadzie tyle. Tutaj to już jest tam nic sensownego, co by wymagało jakiegoś komentarza. Także ta aktualizacja wprowadza nieco nowości. Na pewno jest ciekawsza niż wszystkie poprzednie, ostatnie. Także w tym materiale to jest wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem cześć i na razie, moi drodzy.